Cześć. Kojarzycie Davida Braceforda? To trener brytyjskich kolarzy, który zasłynął z metody poprawy o 1%. Poprawiał drobne elementy o 1%. Wydaje mi się, że wielu współczesnych przedsiębiorców nie docenia magii 1%. Uważa, że 1% to zbyt mało, żeby robić odpowiedni progres. O 1%, jeżeli robimy procent składany, jeżeli tryb zmiany jest w miarę szybki, czyli na przykład jednodniowy, dwudniowy, krótkim cyklem, robi piorunującą zmianę i wbrew pozorom bardzo, bardzo szybką, jeżeli jest konsekwentna. Dlatego chciałbym Ci powiedzieć o 10 rzeczach, 10 elementach, szczegółach, które możesz robić, by poprawić swój lejek sprzedażowy. Zaczynamy. Pierwsza rzecz to zdefiniowanie etapów lejka sprzedażowego. Wielu przedsiębiorców uważa, że są 3 etapy lejka sprzedażowego i są to następująco: lead wpada, lead dostaje, następuje kontakt z leadem, lead dostaje ofertę i ewentualnie jakiś follow-up. 3-4 elementy. Natomiast jeżeli chcemy zrobić coś lepiej, możemy dołożyć na przykład, gdy kontakt nie odpowiada, możemy zrobić na przykład sekwencję follow-upów, czyli powiedzmy, nie wiem, kontakt nie odpowiada drogą mailową, szukamy go na LinkedInie, piszemy SMS-a, szukamy innej formy kontaktu. Jeżeli mailowo odpowiada, no to komunikację ciągniemy tą metodą. Jeżeli odpowiada wyłącznie na rozmowy telefoniczne, no to dorzucamy tą rozmowę telefoniczną kolejną do elementów etapu. Jeżeli na przykład klient nie może wypełnić briefu, no to często w niektórych firmach jest po prostu proces, który ma pomóc wypełnić klientowi, na przykład podczas Google Meeta taki brief i dzięki temu account wraz z osobą od działu handlowego na takim spotkaniu są w stanie na przykład w cudzysłowie przymusić klienta, żeby przekazał odpowiednie dane. Druga rzecz, którą koniecznie trzeba robić i trzeba ją poprawić, to jest mierzenie swoich wskaźników na lejku. I oczywiście wszyscy, albo prawie wszyscy mierzymy to, jak wygląda sprzedaż, czyli ile biznesu albo z podziałem na biznes powracający, new business do nas przychodzi. Natomiast to są tylko i wyłącznie najbardziej szerokie KPI-e. Możemy na przykład zacząć mierzyć, ile osób nam odpowiada na maile, ile osób reaguje na follow-up, ile osób zamykamy po pierwszym, po drugim, po trzecim follow-upie i te dane mogą nam pomóc na przykład prognozować dalszą sprzedaż. Możemy projektować zapotrzebowanie liczby leadów, możemy szacować liczbę, współczynnik konwersji per kanał, ile leadów w danym kanale nam konwertuje. Więc tak jak powiedziałem, mierzenie tych wskaźników to nie tylko to, ile konwersji mamy, ile mamy pieniędzy z nowego biznesu, ze starego biznesu albo jeszcze w szerokim worku, ile generalnie mamy sprzedaży. To także dużo mniejszych wskaźników, które dają nam potem obraz tego, ile powinniśmy wykonać codziennie kontaktów na LinkedInie, ile powinniśmy leadów dostarczyć do agencji czy do naszego biznesu usługowego, czy do naszego biznesu w ogóle, żeby on mógł być napędzany. Kolejny element to jest to, w jaki sposób nasz proces jest automatyzowany. Bardzo prosty przykład. Co się dzieje z Twoim leadem, gdy wpada do procesu sprzedażowego? U mnie jest tak, że osoba z zespołu handlowego oraz ja otrzymujemy maila. Później, gdy lead przechodzi do poszczególnych etapów, dzieją się poszczególne sekwencje. Na przykład możesz automatycznie wysłać maila, możesz w ogóle automatycznie wysłać po złożeniu zapytania przez klienta, że procesujemy twoje zapytanie, że jakby żeby klient wiedział, że wszystko się odbyło prawidłowo, żeby miał zdefiniowane, że wszystko już działa, więc to na pewno takie automatyzacje, możesz się zastanowić, jak dużo rzeczy możesz zautomatyzować. Na przykład większość CRM-ów, takich jak chociażby Pipedrive, ma samo w sobie połączenia z Make'em, które mogą spowodować, na przykład trafia mail do bazy i z automatu segmentujesz go, jakie zapytanie włożył i możesz mu na przykład wysłać od razu e-booka, który pomoże mu się zastanawiać, tak? I e-book będzie brandowany twoją firmą. To zawsze pomaga, to zawsze
pomaga, aby lepiej żeby lepiej konkurować o klienta, tak? Bo wyobraź sobie, że klient wysyła 10 takich ofert i tylko 3 mają zautomatyzowane, a tylko jedna wysyła e-booka automatycznie. Robi robotę? Robi robotę. Segmentuj potencjalnych klientów. To jest kolejna rzecz. Wiele firm, w tym także czasami ja, nie podchodzi poważnie do segmentowania potencjału klientów. Można go posegmentować na branżę, można segmentować na pieniądze, jakie zostawia, można posegmentować na effort, czyli wysiłek, jaki trzeba, żeby pozyskać danego klienta, bo na przykład klient czasami w briefie wprost mówi, co powinniśmy zawrzeć. Dodatkowo, zapewnij odpowiednie szkolenie zespołu. Bagatelizowany punkt. Wydaje mi się, że to jest punkt, który może ci dać więcej niż 1%, jeżeli odpowiednio przeszkolisz zespół, bo wydaje tobie się, że jeżeli przychodzi doświadczony handlowiec, nie potrzebuje szkolenia. No nie, twój sposób może na sprzedaż może być unikalny, twój sposób pozyskiwania leadów może być unikalny. Możesz zwrócić uwagę, że zależy tobie, aby zespół handlowy w ciągu 15 minut czy godziny wykonywał kontakt do klienta po złożeniu zapytania. I to wszystko powoduje, że tym szkoleniem, nawet odpartym o onboarding handlowca albo systematyczne szkolenia czy systematyczne słuchanie nagrywanych rozmów, możesz bardzo mocno podnieść sprzedaż u siebie i bardzo możesz dobrze zobaczyć, co się dzieje na lejku sprzedażowym, tak? To też bardzo zachęcam do tego, żeby robić pipeline review, czyli przegląd lejka i systematycznie po prostu patrzeć, jak się rozmowy konwertowały, jakie nie konwertowały, żeby lepszy handlowiec szkolił gorszego handlowca, żeby gorszy handlowiec przekazywał obiekcje, jakie napotkał i tak dalej, i tak dalej. To szkolenie takie regularne, nawet w zespole, nawet z case study, które gdzieś tam handlowcy mieli, albo ty jako osoba, która zarządza zespołem sprzedażowym, możesz przekazać i możecie systematycznie się szkolić wzajemnie. Szósta rzecz to stosowanie systematycznej obserwacji. Nic tak bardzo nie poprawia lejka, jak systematyczna obserwacja. Załóżmy, wyszedłeś z pozycji handlowca, bo większość funderów było albo jest nadal handlowcami, sprzedawcami. I tutaj mamy definitywnie taki rozjazd, gdy przez 2 lata na przykład founder nie sprzedawał czynnie. Nieustanne obserwacje, nieustanne feedbackowanie tego, co się dzieje, barier czy na przykład tego, co wpływa na konwersję, pozwala nam dużo bardziej trzymać rękę na pulsie. Kolejną rzeczą na lejku jest budowanie relacji, tak? Generalnie wydaje się, że lejek jest bardzo techniczną rzeczą i nie ma tutaj na takie miękkie rzeczy jak budowanie relacji, to bardziej powinienem mówić o 10 rzeczach, które w sprzedaży mogą poprawić, a nie w lejku. Natomiast gdy mówiłem o automatyzacji, powiedziałem, że wyślij na przykład e-booka. Budowanie relacji może być właśnie zhakowane, może być zautomatyzowane, może naprawdę tutaj być, możemy tutaj mówić o bardzo dużej liczbie mikro rzeczy, które mogą wpłynąć na konwersję poprzez budowanie relacji, ale dziać się w sposób półautomatyczny. Możesz mieć na przykład automatyzowane wideo z podmienianym imieniem. To na pewno bardzo może wpłynąć na konwersję i też na etapy lejka, tak? Lejek, który jest wzbogacony o na przykład widziałem taki przykład, gdy ktoś składał mi ofertę handlową, grał na gitarze, tak? To na pewno buduje relacje, tak? I to ja mówię, nie, że jakby wysłał mi stokowe wideo, gdzie ktoś gra na gitarze i wplatałem sztuczną inteligencję, która mi opowiada o ofercie i że niby to ma utrzymać moje skupienie, tylko faktycznie handlowiec grał na gitarze, mówił, cześć Michał, pozwól, że pogram, jakby praca zdalna spowodowała, że mamy trochę więcej czasu na swoje pasje. Nie wiem, co o tym sądzisz. Tak, to już w jakiś sposób buduje relacje. Ósmy punkt, to budowanie
to optymalizowanie procesu sprzedażowego. Na każdym etapie lejka powinniśmy wykonać konkretne czynności. I tutaj na pewno bardzo pomoże nam monitorowanie i optymalizacja tego procesu, tak? Bo gdy go tworzymy, często nie mamy doświadczenia. Często wydaje nam się, że na poziomie takim i takim lejka powinniśmy zrobić to i to. Natomiast z biegiem czasu, tak jak powiedziałem, obserwacje mogą nam właśnie dać feedback do tego, jak optymalizować proces sprzedażowy na lejku. I tutaj bardzo, bardzo istotne jest to, żebyśmy na przykład mierzyli też czas, jaki potrzebujemy, czy klient potrzebuje na zapoznanie się z ofertą, żebyśmy go skracali, żebyśmy próbowali się bawić tym całym procesem. Uważam, że proces, nawet bardzo dobry, po pewnym czasie potrzebuje optymalizacji, tak? Bo wraz z kolejnymi obserwacjami dochodzą kolejne powtarzalne rzeczy, które mogą się zadziać. Punkt dziewiąty to jest na pewno to, że powinniśmy współdzielić dane, jeżeli mamy więcej niż jednego handlowca. Na jakimś etapie lejka z danym klientem, czy z tym klientem już rozmawialiśmy, jak z nim rozmawialiśmy. Czasami bywa tak, że takie dzielenie się danymi po pierwsze pozwala zoptymalizować drugiej osobie swoje podejście, bo na przykład mówimy, użyliśmy słowa, które przepchnęło klienta z jednego etapu do drugiego albo spowodowało zamknięcie transakcji, domknięcie umowy, więc tutaj możemy po prostu bawić się współdzielonymi danymi. Oczywiście to też te współdzielenie danych spowoduje, że nasze szkolenia handlowe będą dużo bardziej dokładne, dużo lepsze. I tutaj też bardzo, bardzo istotne jest to, żeby z jakichś powodów wytępić przekłamywanie tych danych, tak? Bo jakby spotykanym problemem wśród handlowców jest to, że na przykład, zwłaszcza na okresie próbnym, zakłamują etapy, tak? Potem przychodzi do pipeline review, no z tym rozmawiam, ten jest podniecony ofertą. Mija tak tydzień, dwa, trzy, cztery i w zależności, kiedy osoba odpowiedzialna za monitorowanie tego wychwyci to, nic się nie dzieje, nic się nie domyka. Z tych wszystkich dziesiątek transakcji, które są takie obiecujące, nic nie wchodzi nigdy. No i wtedy się pojawiają problemy. No i ostatni punkt to też dostosowanie swojego podejścia. Ważne jest to, że jeżeli czujemy, że klient idzie inaczej niż zakładany szlagierowy nasz benchmarkowy projekt, to czasami warto zrobić wyjątek od reguły. Tak, zdarzają się klienci niestandardowi, zdarzają się sytuacje niestandardowe i warto jest po prostu tutaj wziąć pod uwagę to, że możemy zastosować niekonwencjonalne podejście. Taki punkt z gwiazdką, punkt dziesiąty, punkt z gwiazdką, stosuj niestandardowe podejście do lejków. Czyli jeżeli ktoś wybiega tym swoim procesem, daj handlowcowi, daj osobie odpowiedzialnej za sprzedaż pójść trochę poza procesem. To się rzadko zdarza, ale czasami są takie niekonwencjonalne osoby, które są na przykład w stanie bardzo szybko skonwertować, jeżeli na przykład pominiemy pewne etapy lejka. Oczywiście nie możemy pomijać takich rzeczy jak onboarding, czy zapoznanie go z umową, czy jakby wszystkie, które świadczą o naszej etyce pracy, ale są rzeczy, które możemy pominąć. Tak? Jeżeli klient na przykład twierdzi, że nie potrzebuje ofert w PDF-ie, że jakby, nie wiem, ma z rekomendacji, możemy ten etap pominąć, nawet jeżeli go mamy wpisany w proces, tak? Bo czasami możemy zadziałać irytująco dla klienta, jeżeli na przykład zrobimy coś, o co on nas nie prosił, tak? Pomimo że proces czy etap tego lejka tego wymaga. Mam nadzieję, że tymi kilkoma punktami pomogłem Tobie trochę zrozumieć to, jak powinieneś podejść do optymalizacji, do poprawiania swojego lejka. I mam nadzieję, że będziesz chciał słuchać kolejnych moich przemyśleń. Dzięki wielkie.